Dobry wieczór, witam wszystkim. Yeah, I'm over the moon. Very glad about the result. Jestem przeszczęśliwy z powodu wyniku. We know that this game will be a hard game. We played against the current top one team away table. Spodziewałem się ciężkiego meczu. Wygraliśmy przeciwko drużynie, która jest jedną z najlepiej punktujących drużyn na wyjazdach. That's why, you know, second time in a row we play clean sheet. The guys fight it until the end, and I think at the end we reward this win. Drugi raz z rzędu kończymy mecz czystym kątem. Walczyliśmy do końca i nasza postawa jest punkty, co dla nas nagroda. First half, I think we were the better team, more active. We played from the beginning with the new system. It works well. For the first time, we created some chances. We scored the goal. Unfortunately, we didn't score the second one. Pierwsza połowa była lepsza w naszym wykonaniu. Rozpoczęliśmy ją w nowym systemie, który zadziałał podczas meczu. Zdobyliśmy bramkę, stwarzaliśmy szansę, to czego zabrakło, to druga bramka. Second half was equal, but even in the second half we had some good opportunities. We didn't play until to the end. We missed some good moments, and Warta was always dangerous. So we defended good, especially also the set play against us, and yeah, as I said, very happy and proud of the team. Druga połowa była już bardziej wyrównana, ale w niej potrafiliśmy stworzyć sobie szansę. Było wiele dobrych momentów. Warta również weszła na wyższy poziom, bardzo dobrze grała w obronie. Musieliśmy szczególnie uważać przy stałych fragmentach gry. Podsumowując, jestem dumny z postawy zespołu. Again, big thanks to our fans, chapeau. It's outstanding cooperation between them and us, and they support us from the first day since I'm here, like champions, and yeah, we will keep going, work hard, and you know, try to win the next game. Kolejny raz chciałem bardzo podziękować kibicom, bardzo dobrze układa się współpraca między nimi a zespołem. Pierwszego dnia czuję ich wsparcie. No i cóż, czeka nas dalej ciężka praca. Prosimy o pytanie z Państwa strony. Proszę Panie Roberta, może od Pana Roberta zaczniemy. Dobry wieczór, trener Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Ja chciałem Pana zapytać, o ile lepszy według Pana ocenie był to mecz Legii tutaj w Warszawie w porównaniu z tymi z Górnikiem i Miedzią, gdzie było wiele nerwów, wiele prostych błędów, stracone gole, a dziś właściwie piękna bramka Maćka Rosołka i ona jak gdyby załatwiła sprawę i tych błędów Legia, których popełniała mnóstwo, uniknęła i to taki duży pozytyw. I drugie pytanie to o bohatera meczu, o Maćka Rosołka, jak Pan skomentuje jego występ, wrócił do podstawowej jedenastki, on zagrał też od początku z Miedzią, ale dzisiaj piękny gol, pierwsze trafienie w tym sezonie. I za trzy punkty można powiedzieć. Dziękuję. So two questions. The first one is about comparison. So that game to the games against Górnik, where one team made a lot of mistakes, where there were some tenses, some troubles. How do you work that it looks better? And what do the team did for the same? Comparing to our mistakes? Comparing to the game against Górnik. I can explain. Górnik, jaki mecz jeszcze, Robert? Today Górnik. Legia did not make mistakes, individual mistakes. You unique this, because maybe you change the system. And I would like to ask you about the comparing the games. How glad you are that you... Look, I think, you know, for a couple of players, this system fits more. You know, because immediately we got a kind of structure. We need not to make any kind of rotations. So from that point, for sure it helps. But we have to improve our skills, and we have to improve possession play, playing with the ball. However, we need more rotation and more responsibility with the ball. But as I said, first half it looks quite good.
second half also I have a big respect about Warta Poznań because it's a really good team. They defend extremely skillfully with a mass of players. They run a lot. I just checked the numbers. They had a high level of average speed, all players. That means they shifted together. It was not easy to find space. So we have to improve. It is one option for us. And we will work on this system for sure. Tak, zmieniliśmy system, wielu zawodnikom właśnie ten sposób gry leży dużo lepiej, wiedzą jak poruszać się w strukturze. Oczywiście potrzebujemy jeszcze więcej rotacji, więcej odpowiedzialności. Ten system wymaga dopracowania, przede wszystkim również poprawa gry z piłką. Kiedy dłużej się utrzymujemy, musimy to robić lepiej. Trener jeszcze raz podsumował, że pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. W drugiej gra była już bardziej równa i wielki szacunek dla Warty. Trener kolejny podkreślił dobrą dyspozycję w obronie i trener miał już okazję spojrzeć w parametry fizyczne po tym spotkaniu i był pod wrażeniem tego, ile Warta biegała, szczególnie dobry wynik osiągnęła przy średnich prędkościach, a my ten system z trójką obrońców musimy dalej doskonalić. Even today we made again some mistake, but much less than before, and for sure it's always a key. The less mistakes you play, the better is. Oczywiście dzisiaj też występowały pewne błędy. No cóż, no musimy ćwiczyć i mniej błędów, to wiadomo, że nasza gra będzie wyglądała lepiej. Drugie pytanie było Maćka Rosołka. So the second question is about the performing of Maciej Korsowek. How do you estimate his play today? He scored the decisive goal. Yeah, he scored a fantastic goal. I'm happy for him. I made also in last few days some kind of pressure to few players because we're expecting more. I'm expecting more higher level of performing. We need goals. We need every player should feel invited to score goals, and they know this. And yeah, we work on this. And today he played a really solid match. He played like he. He performed in the last few days in the training. That's why he got, you know, the starter position. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu występu Maćka Rosołka. No, mieliśmy taką presję w ciągu tygodnia, na kogo postawić. Oczekiwałem od zespołu lepszej gry i zdobywania bramek i chciałem, żeby większa liczba zawodników poczuła się do tego, żeby te bramki zdobywać. W wykonaniu Maćka był to bardzo, bardzo solidny mecz, bardzo dobrze prezentował się na treningach w ostatnim tygodniu i z tego powodu otrzymał miejsce w podstawowym składzie. I think also you should take in account that today we started with four youngsters. With young Tobias, Mike Nawrocki 2001, Rosołek 2001, Muci 2001. So we started with a few really extreme young players and they make a small progress, but still not enough, but they know and they work hard for to get the next step, the next level. So from that point we can also be satisfied. Proszę zwrócić uwagę, że zagraliśmy dzisiaj czterema młodymi piłkarzami w składzie, czyli Muczym, Tobiaszem, Majkiem Nawrockim i właśnie Maćkiem Rosołkiem. No każdy z nich musi robić progres i musi systematycznie pracować, żeby skoczyć na jeszcze wyższy poziom. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Dobry wieczór, Kasper Łuczyński, Legionet. Ja bym chciał zapytać, znaczy dwa pytania chciałem zadać. Pierwsze Rafała Augustyniaka, w drugiej połowie grał w środku pola, w pierwszej grał w obronie, w drugiej połowie naprawdę wyglądał dobrze. I teraz pytanie, czy właśnie docelowo jego pozycją jest środek obrony, czy właśnie środek pola? I drugie pytanie o Josue, bo w pierwszej połowie naprawdę bardzo przyjemnie się oglądało grę Legii. I teraz pytanie, czy ta poprawa jakości gry w porównaniu na przykład z zeszłotygodniowym meczem w Poznaniu wynika właśnie głównie z tego, że Josue wrócił do składu, czy jeszcze jakieś inne czynniki na tym zaważyły? Two questions. The first one is about Augustyniak, because in the first half about Augustyniak. In the first half he played as a fullback, and on the second half he came to the second line, to the defensive midfield role. And what is his main position in your team? And? This is the question. What is the this is the first question. Yeah. Is Legionet? Yeah. It's our friend from Legionet, yes. Who
one day before the match and 2 days wrote article about our tactic, about structure, about the lineup, about everything. Yeah, so I think you are expert enough to answer for yourself these questions. No, trener tu zaznaczył, że Legia Net w przededniu prawie że meczu napisała artykuł o taktyce, o systemie gry i pan na pewno zna odpowiedź na to pytanie. A drugie pytanie jeszcze, proszę rozwinąć. Czy poprawa gry Legii w porównaniu z meczem z Lechem wynika głównie z tego, że wrócił do składu, czy jeszcze jakieś inne czynniki? Improving Legia play was connected that Josue was back. Mm-hmm. If I'm happy. No, that is it was a reason. Josue is back and Legia is playing better. You will get the same answer like my first answer for today. Maybe next time I will answer. Odpowiedź taka sama jak na pierwsze pytanie, może następnym razem. Because I'm angry about this. Trener był, honestly, był zły na tą sytuację, mówiąc szczerze. Czy macie jeszcze Państwo pytanie? Proszę. Boimy się zadać. Dobry wieczór, Antoni Obremski, gol.pl. Chciałem się zapytać, czy trener jest w stanie określić, kiedy Blaż Kramer będzie w stanie zagrać w większym wymiarze czasowym niż to ma miejsce do tej pory. Mm-hmm. When will Blaž Kramer be ready to play full 90 minutes? I don't know. Nie wiemy. I really don't know. For sure he's now ready. So, but we as you see, we are still in the process and we are checking and we are trying to find out what fits for us, which system, which kind of style fits best, and so I can put only 11 players, you know, and he's a good guy. He's for sure at that moment not that happy like he should be, but it's normal. He's training good, and maybe next game, I don't know. So we have next microcyclus a hard week with Wisla Płock away game, and then a few days later with the cup game again against Wisla Płock, and then against Pogon. So for sure in this week we will rotate, and maybe he will play in one of these games from the beginning, maybe in more, I don't know yet. Trener do końca nie potrafi tego określić, gotowy praktycznie jest na już, niemniej to wprowadzanie go do drużyny to proces, my też szukamy najlepszego systemu dla siebie, możemy postawić tylko na 11 zawodników i trener ma świadomość, że Blaż w tej chwili może nie być najszczęśliwszy z powodu tego, że nie gra tak dużo. No, przed nami kolejny mikrocykl i bardzo wymagający tydzień, mamy mecz wyjazdowy z Wisłą Płock, potem następny mecz w Płocku w ramach Pucharu Polski. Można się spodziewać pewnych rotacji w składzie i zobaczymy, jaka będzie jego rola. To wszystko? Dziękujemy bardzo.